Witam, kochani, serdecznie witam. Bardzo ciekawe czasy, nowa energia, która tak praktycznie, wiecie, zmienia się nieomalże bez przerwy. Więc dzisiaj o tym, co naprawdę jest na dzisiaj, ok? Jak mówię, coraz ciekawiej. Otóż coś przechodziłam, wiecie, jak to na YouTube, pomiędzy różnymi programami i chyba niezależna telewizja, Janusz Górski mówił, czy tytuł był, ja nie wiem, o czym on mówi, ja nigdy tego nie oglądałam, o tym, że pojawiły się UFO nad Polską. Więc, wiecie, UFO zawsze byli, są i będą. Oni tak naprawdę nie potrzebują żadnych statków kosmicznych, ponieważ oni przesuwają się, przechodzą międzywymiarowo. Jeżeli pokazują statki kosmiczne, statki UFO, to tylko po to, żeby zasygnalizować, jesteśmy tutaj, możecie się nas spodziewać. No i co? Co się wtedy dzieje? Na ogół jest strach. To jest trzeci wymiar. Strach. Wow. I co teraz będzie? Na pewno nas wybiją, wypłoszą, zawładną planetą Ziemią. A tymczasem już wiecie, ja to mówię od dawna, absolutnie nie. Oni są tylko po to, żeby nam pomóc. Teraz jak najbardziej. Ponieważ jest tak, że coraz bardziej ściana między wymiarami robi się cieńsza, w związku z tym będziemy coraz bardziej widzieć to, co dzieje się międzywymiarowo. Dlatego ta wieloi międzywymiarowość jest teraz tak ogromnie istotna, o czym powiem trochę na samym końcu, jeżeli wyrobię się w tym filmiku. A już sobie zapisuję. Otóż uważajmy, ja ciągle mówię na sny. Dlaczego na sny? Ponieważ kiedy się śpi, to nie tylko przychodzą do nas sny, nie tylko my podróżujemy międzywymiarowo i odwiedzają nas międzywymiarowo, ale także uzdrawiamy się. Sen jest ogromnie ważny, żeby wyspać się wystarczająco ilość godzin, i żeby pójść o odpowiedniej porze spać i przespać spokojnie noc. Organizm się uzdrawia. No teraz, czy tylko się? A co jeżeli czujemy się zmęczeni? Przespaliśmy 10 godzin, budzimy się i jesteśmy absolutnie wyczerpani fizycznie. Może się to zdarzyć szczególnie uzdrowicielom, ponieważ uzdrowiciele uzdrawiają nawet kiedy śpią. Uzdrawiają siebie, uzdrawiają innych, no bo takie jest ich przeznaczenie, to jest ich dar. A więc uzdrawiamy nie tylko tutaj, ale i tam. Kiedy ja miałam ostatnio sen, opowiadałam swojej siostrze, że było malutkie dziecko. Ja to dziecko przewijałam, to dziecko chciało, żebym poczytała mu książeczkę, tyle, że to dziecko miało zaledwie może 3 miesiące, więc nie mogło mówić. A jednak ja rozumiałam, co to dziecko do mnie mówi. A więc to jest też uzdrawianie, dotykanie i telepatyczne porozumiewanie się międzywymiarowe. Ja ostatniej nocy uzdrawiałam siebie i to akurat ja wiedziałam, bo ja miałam mówić dzisiaj na ten temat i było mi pokazane, jak to wygląda. Ja nagle zaczęłam dotykać swojego tyłu,
bo czułam, że mnie coś tam dolega, chociaż normalnie mi nie dolega. A potem uzdrawiałam gdzieś tutaj w okolicy jelit, coś było. I nagle przestało boleć. Więc oczywiście, co mnie pokazują z tamtej strony Grace, najbardziej nastaw się na uzdrawianie. To jest jedna rzecz, co jest ogromnie ważne. Ponieważ starają się nam pomóc, bo my już przeszliśmy, okay? Cztery razy Ziemia przestała, życie na Ziemi istnieć. Jesteśmy tym piątym podejściem, o tym już też mówiłam. I ponieważ przeszliśmy 12, 12, 12 i 21 grudnia 2012 roku otworzyliśmy pierwszą kapsułę czasu, która była pozostawiana przez Plejadianów, zaczęła się nowa energia. Więc oczywiście, że jesteśmy bliscy Plejadianom, bardzo bliscy, okay? Szczególnie my, Lemurianie, których jest nas troszeczkę. Więc oni w przebraniu człowieka, pod postacią człowieka, będą przychodzić w coraz większych grupach. Oni zawsze byli, ale w większych grupach. Po czym ich można rozpoznać? Po przepięknym uśmiechu i jasnych, mówiących, przemawiających oczach. To jest najbardziej charakterystyczne. Dlaczego? Dlatego, że ich uśmiech i to piękne spojrzenie, jasne, optymistyczne, ma podnieść wibracje na Ziemi. Okej? Okay? Więc możemy się tego spodziewać i to jest bardzo dobra nowina. Gdyby się naprawdę pokazali, od razu ludzie zaczęliby się bać. To by była panika niesamowita. No więc właśnie, albo miłość, jasność, światło, albo strach, ciemność, ciemnota. No, nie ma nic innego dzisiaj. Więc naszym zadaniem, kochani, jest uśmiechać się. Kto ze mną ma uzdrawianie? Ja bardzo często mówię na końcu, przez tydzień czasu, czy przez ileś tam dni, masz stanąć przed lustrem. Ile razy przy lustrze przechodzisz, masz zatrzymać się i uśmiechnąć się. I to naprawdę szczerze uśmiechnąć się do siebie samego. Okay? Właśnie to zawsze było to. Ja nawet nie wiedziałam, dlaczego ja do końca to mówiłam, ale czułam, że to jest ogromnie ważne, nie tylko pokochanie siebie, zaakceptowanie, ale także zaczęcie, widząc jak czujemy się lepiej, zaczynamy uśmiechać się także do innych. Patrzę, czy się nagrywa w ogóle. Merkury się cofa. Wszystko jest możliwe. A więc kochajmy, kochani, uśmiechajmy się i patrzmy życzliwie na ludzi. Nie oceniajmy ich. Nie oceniajmy w znaczeniu, o, ten to taki, a ten to tamten, a ten to nie potrafi. Wiecie, wiele ludzi ciągle się chowa. Kiedy ja mówię, przedstaw się, to jest naprawdę cudowna sprawa. To jest okej. Ja wreszcie wiem, kim jestem. Ale rozmawiałam ostatnio z pewną osobą, która mówi, pokończyła wszystkie kursy możliwe, certyfikaty i tak dalej. Ja mówię, no czas się przedstawić. No tak, ale ja tak naprawdę pokończyłam tyle tego wszystkiego i dalej nie wiem, kim jestem. To trzeba wszystko zebrać i jakoś to poczuć, co ja z tego chcę robić, co nie. Więc widzicie, można się uczyć w nieskończoność. Można robić te certyfikaty i można tych papierków mieć mnóstwo, ale ciągle naprawdę nie wiedzieć, kim się jest tutaj. Co jest najważniejsze? Do czego się ma pasję? No bo bez pasji już dzisiaj żadna praca, żadna kariera, żaden biznes nie pójdzie. Nic. Musi być ta ochota, muszę wstać i chcieć to robić, muszę się kłaść i o tym jeszcze ciągle myślę. Okay? Coś chcę udoskonalić, myślę o nowych ideach i tak dalej, więc to jest dzisiaj najważniejsze i czas się określić, kochani, czas się określić. Więc um,
Uzdrawianie siebie, uzdrawianie innych, co jest ważne, uzdrawianie w tym roku najważniejsze. No i słuchajcie, rozmawiam z pewną osobą i się pyta, czy będę w Polsce w 2019 roku. Ja mówię, że na razie nic o tym nie wiem, nie mam żadnych planów. Ale to ciekawe, że mnie pytasz, ponieważ ciągle dostaję zniżkę, czyli e-mail, że mam zniżkę na podróż z New Jersey do Warszawy. I to bardzo dużą. Ale na koniec maja, chyba od 22 do 28 maja, coś takiego, jakiś tydzień czasu. Ale mówię ja, póki co, no nic się tam nie szykuje, nic nie organizuje, więc nic się nie wybieram. A ona mi mówi, to wcale by było ciekawe, żeby coś zorganizować, bo dużo osób chciałoby cię zobaczyć, usłyszeć. No ja wiem, że ja chcę koniecznie, jeżeli już gdzieś się ruszam, to z wielowymiarowością i międzywymiarowością. I odpowiedzi na pytania tych, którzy będą na zajęciach, ponieważ dzisiaj każdy się gdzieś czymś mota. Tak się zakończyło. Ona mówi, a mam taką jedną osobę, która ma swój własny hotel, więc ogląda cię, na pewno chętnie by ta osoba dała ci zniżkę i w ogóle, w ogóle. No i na tym się zakończyło. Dzisiaj przysyła mi wiadomość, że to jest ten i ten hotel. I co ty na to? Bo ja powiedziałam, ja muszę najpierw poczuć energię, ja tak nigdzie nie jadę, ja muszę zobaczyć zdjęcia, ja muszę widzieć się tam. Przysyła mi. I z nią chwilę o tym porozmawiałam, bo dosłownie za nie mówiłam, jak zobaczyłam, gdzie to jest. Potem dzwoni moja siostra i mówi do mnie, ty wiesz co? A ja mówię, ty nie uwierzysz, co się dzieje, w jakiej miejscowości? A ona mówi, w Zamościu. Ja mówię, co takiego? To prawda, w Zamościu. Ja mówię, dlaczego tak myślisz? A ona mówi, dlatego, że miałam sen, że jestem właśnie w tamtych okolicach i kuzynka i tak dalej mi opowiada. W Zamościu. Mój tatu, świętej pamięci, jak to się mówi, był z Zamościa. Ja w każde wakacje byłam miesiąc w okolicach Zamościa i w Zamościu odwiedzałam bez przerwy autobusem i do Zamościa, 7 kilometrów. Więc ja kocham Zamość. I w tamtych stronach już tak dawno nie byłam i o tym wiele razy myślałam, a ostatnio przychodziłam ku tatusia zdjęcia i mówię, no tato, co tam słychać? Weź coś pokaż mi. I przychodzi ten Zamość. To on tam ma ten hotel. No za nie mówiłam, bo to wszystko tak, wszystko poszło bum, 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 mojej siostry sen, tutaj ta wiadomość. Chyba bym się wszystkiego spodziewała, tylko nie Zamościa. No bo to jest jednak kawałek drogi na południe, gdzie by nie lądował. Chociaż dzisiaj już są autostrady, to wszędzie pewno dojedzie szybko. Ale widzicie, co się dzieje międzywymiarowo. Synchronistycznie. Tu pada słowo, tutaj jest wiadomość, tutaj mojej siostry sen i wszystko się zamyka. Wszystko ma sens, jeżeli złoży ci do kupy, że ja powinnam tam być. Jeszcze tych zdjęć nie oglądałam, więc nie wiem. A jeżeli już, to by wyglądało na to, żeby był ostatni tydzień maja. Więc dzieje się bardzo szybko i tak energia będzie szła, słuchajcie, coraz szybciej. Akcja zacznie się już w kwietniu. Na razie to my tak w tym Merkury cofającym się po prostu hartuje nas, hartuje duchowo, psychicznie, fizycznie i emocjonalnie ten cofający się Merkury w rybach, no ale dzięki Bogu już bliżej niż dalej, jak to ja mówię, więc to się zakończy i wreszcie zaczniemy działać od kwietnia, więc zobaczymy, być może do tego spotkania dojdzie. Jeżeli przeznaczone, jeżeli ja naprawdę poczuję, a wszystko na to wskazuje, to jeszcze koniec maja mogę być w Zamościu w Polsce. Wow. Widzicie?
Niespodzianki. Nigdy nie wiadomo skąd i co. No zobaczymy, zobaczymy. Napiszcie, co sądzicie o tym pomyśle. Co słychać. No i to by było na tyle w takim razie. Wszystko to wielowymiarowość, więc uważajcie na swoje sny, na znaki, na to, kto zadzwoni, co powie, co się z czym składa. Po prostu teraz ten Merkury w rybach przynajmniej na jedno jest dobry. Naprawdę daje dużo wielowymiarowych wiadomości, ale ta ściana teraz też jest cieniutka, cieniutka. Należy się spodziewać wszystkiego, ale patrzeć na to z pozytywnej strony, a nie od negatywnej, nie od ciemności, kochani. No. Wielowymiarowości nie ma ciemności. Jest tylko światło, jasność. Ja nie wiem, dlaczego chciałam założyć to bluzkę, teraz rozumiem, bo ja idę nawet z ubieraniem się pod to, co mnie przyciąga. I było, no, żaden inny kolor, żaden nic, jaśniutka biała. Jasność. To jest wielowymiarowość. I w tą stronę idziemy. Także kochani, oczywiście jakby były te spotkania w maju tam w tym Zamościu, no to nie bez tego, że byłabym tam parę dni dłużej, by były czytania i uzdrawiania. Samo przez się. A także możliwość tam w ogóle wynajęcia hotelu, no bo to był jeden z moich warunków, że ci, którzy przyjadą i zechcą mnie spotkać, ze mną pobyć, będą mogli się tam oczywiście zalokować. Tak? Tak się mówi? Ach, słuchajcie, buziaczki, uściski, Merkury się cofa, lepiej niczego, słuchajcie, nie dochodzi, co i jak. Pa, pa.